Dzień dobry. W imieniu Zarządu Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów za zaproszenie do podjęcia tytułu partnera strategicznego. Krótka informacja na temat naszego wkładu merytorycznego w ten kongres. Przygotowaliśmy panele, które dotyczą transportu i mobilności, klimatu i środowiska. Będziemy mówić o metropolii i danych statystycznych dotyczących metropolii. Powiemy o tym, jak rozmawiamy z mieszkańcami i jak ten dialog wpływa na tworzenie naszej przyszłej strategii rozwoju. Będziemy też mówić o tym, jak zarządzamy środkami finansowymi poprzez tworzenie grup zakupowych. Szanowni Państwo, życzę owocnych obrad, trafnych wniosków, dobrej atmosfery i dobrych spotkań. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa na Kongresie Polityki Miejskiej, panelu dotyczącym bioodpadów i ich roli w osiągnięciu przez gminy poziomów recyklingu. Moimi i Państwa gośćmi, ekspertami dzisiejszego panelu będą pani Katarzyna Kruszka-Pytlik, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Pani dyrektor od 2010 roku realizuje jeden z największych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. To jest system gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Dzień dobry pani dyrektor. Kolejnym moim gościem online będzie pani Sylwia Majcher, dziennikarka, ekspertka zrównoważonego rozwoju, autorka bestsellerowych poradników, między innymi takich jak Wykorzystuję, nie marnuję, 52 wyzwania Zero Waste, Gotuję, nie marnuję, Kuchnia Zero Waste po polsku oraz premierowej książki Mniej mięsa, jak zostać fleksitarianinem, by pomóc sobie i planecie. Dzień dobry pani Sylwiu. Kolejnym moim gościem będzie pani Gloria Sanchez-Santos, kierownik sekcji kontroli jakości w Departamencie Zapobiegania i Zarządzania Odpadami, reprezentująca obszar metropolitalny Barcelony. Pani Gloria koordynuje liczne projekty unijne mające na celu poprawę stanu środowiska, a także znalezienie wartościowych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Dzień dobry pani Gloriu. Witamy w Polsce. Dzień dobry wszystkim. Kolejnym moim gościem będzie pan Wojciech Chryb, adiunkt w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej. Pan doktor prowadzi badania w zakresie efektywności procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania, w tym sortowania odpadów i wytwarzania paliw z odpadów. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i monografii oraz 4 patentów. Dzień dobry panie doktorze. Witam państwa serdecznie. Kolejnym moim gościem będzie pan mecenas Maciej Kiełbus, partner współkierujący działem administracji, prawa administracyjnego w Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Jest specjalistą w zakresie prawa administracyjnego, redaktorem naczelnym czasopisma internetowego Prawo dla Samorządu, autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. Dzień dobry. I ostatnim moim gościem będzie pan Radosław Wojewoda, dyrektor techniczny Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Pan Radosław związany jest z branżą komunalną od 13 lat. Uczestniczył w pracach nad wdrażaniem rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w spółce Master Odpady i Energia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uczestniczył także w pracach związanych z powstaniem w Tychach jednego z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno-mechanicznego przetwarzania w Polsce. Dzień dobry, panie Radosławie. Dzień dobry. Nim przejdziemy do dyskusji, pozwolicie państwo, że wyświetlę krótką prezentację. Bioodpady kluczem do osiągnięcia poziomów recyklingu. Nim jednak przejdziemy do meritum dzisiejszego spotkania, znajdujemy się w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Czym jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia? Jest to pierwsza metropolia i jak na razie jedyna w Polsce. Jest to związek 41 miast i gmin, 13 miast na prawach powiatu, 13 gmin o statusie miast, 15 gmin wiejskich. Na obszarze zaledwie 2,5 tysiąca km kwadratowych mieszka blisko 2,3 miliona mieszkańców i wytwarzanych jest około 8% PKB Polski. Przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania, gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce, ilość wytwarzanych odpadów. Z tych wykresów widać, że ilość odpadów na mieszkańca Polski wzrasta. W 2016 roku było to 303 kg, w 2019 były to już 332 kg. Co ciekawe i nie jest to tajemnicą, liczba mieszkańców Polski maleje. Przyjmując ten trend, widzimy, że w 2016 roku wytwarzaliśmy 11,6 miliona ton odpadów, natomiast w roku 2019 już 12,7 miliona. Na podstawie tego możemy pokusić się o prognozę wytwarzania odpadów w następnych latach. Szacuje się, że w 2030 roku statystyczny Polak wytworzy ponad 450 kg odpadów rocznie. Oznacza to wzrost o blisko 50%. Do zagospodarowania pozostanie wówczas prawie 18 milionów ton odpadów. Pytanie, czy to jest, i to pytanie do moich gości później będzie, czy to jest już nieodwracalny trend? Jeżeli wiemy, ile będziemy wytwarzali odpadów, a sami gospodarując w domu wiemy, że odpady komunalne to nie jest grupa jednorodzinna, warto pochylić się na tym, co składają się na nasze odpady komunalne. W dużym uproszczeniu widzimy jeden kolor, który dominuje. Tym kolorem są bioodpady. I dla miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców stanowią około one 30%. Natomiast dla miast poniżej 50 tysięcy, grubo powyżej 30%, jest to 37% blisko. Przede wszystkim są to odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Selektywna zbiórka odpadów. Jak to wygląda w tej chwili w Polsce? Proszę państwa, na 325 kg wytworzonych odpadów w 2018 roku przez statystycznego Polaka jedynie 94 kg zostały zebrane selektywnie, z czego jedynie 26,4 kg odpadów to bioodpady. Jeżeli przyjmiemy za morfologię odpadów z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, że odpady w postaci bioodpadów stanowią ponad 30%, można przyjąć, że statystyczny Polak wyprodukował w 2018 roku ponad 123 kg bioodpadów, z czego jedynie 26, jak już zostało wspomniane, zostały odebrane w sposób selektywny. To znaczy, że 97 kg, czyli blisko 1/3 wszystkich wytwarzanych odpadów, trafiła do odpadów komunalnych zmieszanych. Interpolując to na dane krajowe, można przyjąć, że 3,8 miliona ton odpadów w skali roku zostało zmarnowanych, nie zostało zagospodarowanych ani przetworzonych i nie mogło zostać zaliczonych do poziomów recyklingu. O ile w 2018 roku nie było to tak istotne, o tyle w latach następnych będzie to bardzo istotne. Jeżeli weźmiemy, proszę państwa, kolejny slajd, zobaczymy, że w 2022 roku musimy selektywnie zebrać dużo więcej, bo musimy wziąć pod uwagę, że selektywna zbiórka nie równa się poziomowi recyklingu. Dotyczy to na przykład tworzyw sztucznych. Ale musimy uzyskać 91 kg na mieszkańca w 2022 roku. Natomiast w 2023 roku musi to już być 131 kg na mieszkańca,
2024 171 i 2025 219. Oznacza to, proszę Państwa, że porównując rok 2023 do 2022, musimy dodatkowo poddać recyklingowi 1,5 miliona ton odpadów w Polsce. Ale to nie wszystko. Mając już wysoką bazę, w 2024 roku musimy poddać kolejne 1,5 miliona, a później 2 miliony. Oznacza to gigantyczny wysiłek i organizacyjny, ale też finansowy. Jak już zostało wspomniane, musimy bardzo duży nacisk położyć na to, żeby selektywnie zbierać te odpady. Ale selektywna zbiórka bez zagospodarowania również się nie powiedzie, żeby uzyskać poziomy recyklingu. W Polsce w 2018 roku, jeżeli chodzi o kompostowanie, posiadaliśmy moce przerobowe w skali kraju jedynie na poziomie 750 tysięcy. Jeżeli zestawimy to z prawie 5 milionami ton odpadów ulegających biodegradacji, pokazuje to, jaka daleka droga jest przed nami. Na niedoskonałości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce wskazuje również Najwyższa Izba Kontroli w kontroli przeprowadzonej z 2020 roku. I moje pytanie do wszystkich Państwa, co możemy z tym zrobić? I jako pierwszego poproszę o wypowiedź pana doktora Wojciecha Chryba. Jak pan skomentuje tą prezentację? Jak pan widzi problem wzrostu odpadów? Czy to nieodwracalny trend? I jak jesteśmy organizacyjnie przygotowani jako kraj na te wyzwania? Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za to ciekawe wprowadzenie mojego przedmówcy. Mając na uwadze te poziomy recyklingu, które nas czekają, a przypominam, że w 2035 roku będzie to poziom 65% recyklingu w odniesieniu do całej masy odpadów komunalnych, to musimy zdawać sobie sprawę, że bez bioodpadów, bez selektywnej zbiórki bioodpadów nie mamy szans wypełnienia tych obowiązkowych poziomów recyklingu. Warto tutaj wspomnieć, że odpady, co to są w ogóle bioodpady? Bioodpady to przede wszystkim odpady zielone, to odpady kuchenne, które powstają w naszych gospodarstwach domowych, to odpady z ogrodów, odpady z parków. Tak jak wspomniałem, selektywna zbiórka jest kluczem do tego, żeby pozyskać czysty wsad do procesu biologicznego przetwarzania odpadów. Ten czysty wsad daje nam szansę powodzenia, czyli szansę na to, żebyśmy zakwalifikowali ten proces jako proces recyklingu, czyli w produktach uzyskali kompost, nawóz, który możemy wprowadzić na rynek. Bez selektywnej zbiórki nie osiągniemy tego rezultatu. Odnosząc się do ilości wytwarzanych odpadów w Polsce na tle Unii Europejskiej, warto podkreślić to, że w Polsce wytwarzamy tych odpadów komunalnych znacznie mniej niż jest to, jeżeli chodzi o średnią w Unii Europejskiej, bo w Polsce wytwarzamy średnio, jak mój przedmówca mówił, w 2019 roku 336 kg na mieszkańca na rok. Natomiast w Unii Europejskiej jest to 502 kilogramy na mieszkańca na rok. Także można powiedzieć, pod tym względem nasza gospodarka odpadami wypada całkiem dobrze, bo wytwarzamy mniej tych odpadów. Pamiętajmy, że celem GOZ-u nie jest recykling, ale celem GOZ-u jest zapobieganie powstawaniu odpadów. I tutaj, aby ten cel osiągnąć, musimy edukować społeczeństwo w zakresie zero waste, w zakresie pewnych zachowań, które pozwolą nam ograniczać ilość powstawanych odpadów. I dlatego wierzę, że nie sprawdzi się to przewidywanie, że będziemy tych odpadów wytwarzać te 450 kg na mieszkańca na rok, tylko jednak ten wzrost będzie znacznie mniejszy.
Szanowni Państwo, analizując strukturę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w instalacji europejskich, około 80% tych instalacji to instalacje kompostowania, około 20% to instalacje fermentacji beztlenowej. Warto tu wspomnieć, że odpady zielone są predysponowane dla kompostowania, a odpady kuchenne bardziej są predysponowane do fermentacji beztlenowej. I wiadomo, że celem wprowadzenia biogospodarki i wprowadzenie tej biogospodarki bez selektywnej zbiórki bioodpadów, bez biologicznego przetwarzania odpadów, dzięki czemu uzyskamy nawozy, kompost, dzięki czemu uzyskamy biogaz, który kwalifikowany jest jako źródło energii odnawialnej, bez właśnie tej selektywnej zbiórki tych celów nie osiągniemy. Warto wspomnieć o tym potencjale, o którym wspominał mój przedmówca, czyli zbieramy obecnie około 9% bioodpadów w stosunku do całej masy wytwarzanych odpadów komunalnych, a możemy zbierać ich przynajmniej 3 razy tyle. Także stąd zadania dla gmin, miast, żeby stworzyć warunki dla mieszkańców, żeby edukować, żeby uzyskiwać większą selektywną zbiórkę bioodpadów, a tym samym potem większe poziomy recyklingu organicznego, czyli procesu, który kwalifikowany jest jako proces R3. Oczywiście konieczne są inwestycje w infrastrukturę, czyli konieczne jest powstanie nowych kompostowni, nowych zakładów fermentacji beztlenowej. Możemy z nich uzyskiwać, tak jak wspomniałem, biogaz, potem po doczyszczeniu biometan, który na przykład może zasilać śmieciarki, autobusy. Także jest to wartość dodana, o której musimy pamiętać. Warto też wspomnieć, że dopóki w odpadach komunalnych zmieszanych mamy znaczny udział biofrakcji, dopóty warto oczywiście ten potencjał wykorzystywać też między innymi w ramach fermentacji beztlenowej, ale pamiętajmy, że kluczem dla uzyskania recyklingu jest selektywna zbiórka, bo jeżeli jest to frakcja zmieszana, to niestety potem po fermentat, po procesie kompostowania nie uzyska nam statusu nawozu ze względu na ilość zanieczyszczeń, które tam się znajdują. Także proszę Państwa, warto rozwijać biologiczne przetwarzanie odpadów, warto rozwijać selektywną zbiórkę tych odpadów, mając na uwadze poziomy recyklingu, bo tak jak wspomniałem, bez tego nie uzyskamy tych poziomów. Dziękuję panie doktorze. Znamy, jak wygląda sytuacja w Polsce, została nakreślona mniej więcej. Teraz mam pytanie do pani Glorii. Gloria, jak wygląda temat selektywnej zbiórki ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki bioodpadów w obszarze metropolitalnym Barcelony? Jakbym mógł prosić cię o wypowiedź. Dobrze, obecnie rzeczywiście zmienia się system zbierania z otwartego kontenera tak naprawdę do systemu door-to-door zamkniętych pojemników, tak aby rzeczywiście zapewnić selektywną zbiórkę odpadów, szczególnie organicznej właśnie materii. Obecnie to się zmienia. Jakbyś mogła zaprezentować prezentację. Gloria, a jak oceniasz obecny stan przygotowania Polski, jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę? Jak byśmy to mogli odnieść do momentu, w którym był obszar metropolitalny Barcelony? Czy długa droga przed nami, żeby osiągnąć określony poziom selektywnej zbiórki na podstawie tej prezentacji? No, w mojej opinii nie ma zbyt dużej różnicy między tymi dwoma metropoliami.
wydaje mi się, że ważne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów, natomiast mamy, szczególnie burmistrzów, prezydentów miast, natomiast rzeczywiście mamy podobną sytuację tutaj, a starania są tego warte. Zaproponowałabym tutaj porozumienie czy umowę pomiędzy wszystkimi gminami, tak jak w naszym przypadku to wygląda. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, aby uzyskać, aby osiągnąć te cele. Dziękuję, Gloria. To może przejdźmy teraz do prezentacji. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że widzicie Państwo moją prezentację. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność, aby móc z Państwem być na Kongresie Polityki Miejskiej i podzielić się z Państwem moim doświadczeniem i wiedzą w interesujących Państwa tematach. To jest spis treści mojej prezentacji. Nie jest ona zbyt długa i staram się tak naprawdę w trakcie tych powiedzmy 10 minut wyjaśnić, jak sytuacje w tej chwili mają się na terenie metropolitalnym Barcelony. Area metropolitana de Barcelona, czyli obszar metropolitalny Barcelony, to oczywiście obszar obejmujący Barcelonę w Katalonii, na północnym wschodzie Hiszpanii, w którego skład wchodzi 36 gmin, w tym miasto metropolitalne Barcelona. Na tym slajdzie widzicie Państwo krótkie podsumowanie i porównanie pomiędzy statystykami dotyczącymi Hiszpanii, regionu Katalonii, a także obszarem metropolitalnym Barcelonie. To są dane z 2018 roku. Mówimy tutaj o populacji samego obszaru metropolitalnego, który właściwie stanowi połowę całej populacji Katalonia, więc jest to obszar bardzo gęsto zaludniony. Natomiast jeśli chodzi o generowanie, jeśli chodzi o produkcję samych odpadów, no to metropolia Barcelony odpowiada za około 40% tego, co generuje się w całej Katalonii. AMB, a więc obszar metropolitalny Barcelony, jest pewnego rodzaju organem samorządowym, który zajmuje się właśnie polityką miejską, polityką komunalną dotyczącą środowiska, planowania, mieszkalnictwa, transportu, mobilności, a także promocji ekonomicznej Barcelony i całego obszaru metropolitalnego. Natomiast nasz wydział środowiska obszaru metropolitalnego zajmuje się przede wszystkim gospodarką miejską, gospodarką komunalną, odpadami, a także zagospodarowaniem wód na terenie właśnie tych 36 gmin. Mamy nadzieję, że jest to jeden z naszych podstawowych celów, że jakby odsetek tych odpadów, które są zbierane w sposób selektywny, będzie zwiększał się cały czas. Tutaj widzicie Państwo to, jak wyglądają nasze ramy prawne. Oczywiście wdrożono dyrektywę 2008/98 na temat w sprawie odpadów. Mamy również wewnętrzne przepisy, mianowicie ustawę z 28 lipca w sprawie zanieczyszczonych wód i gleb. Również program ramowy zmierzający do zapobiegania zanieczyszczeniu, a także gospodarki odpadami i gospodarki zasobami naturalnymi Katalonii, wyznaczone na lata 2013-2020, w skrócie PRECAT 2020. A jaki jest skład naszych odpadów komunalnych? Widzicie Państwo na tym prostym schemacie z 2018 roku. Odpady organiczne odpowiadają za około 40% całego miksu odpadów. Około 16-17% to tworzywa sztuczne, 15% to papier, a 19% to inne odpady. Skąd tak naprawdę się bierzemy? Skąd te odpady się właściwie biorą? No niestety, jeśli chodzi o status i rozwój tak naprawdę gospodarki odpadami, od ponad 3 dekad tak naprawdę nie mieliśmy do czynienia z jakimś wielkim rozwojem. Mieliśmy do czynienia z bardzo dużą frakcją zmieszanych odpadów komunalnych. Tylko 27% odpadów organicznych było zbieranych w sposób selektywny z całego miksu odpadów komunalnych, czy też wygenerowanych. Mamy do czynienia również ze bardzo wysokim stopniem zanieczyszczenia odpadów, około 16% nieorganicznych
odpadów znajduje się w miksie odpadów organicznych, jeśli chodzi o te, które zbierane są w sposób selektywny, a więc mamy tutaj do czynienia z dużym zanieczyszczeniem tej frakcji. A tu widzicie Państwo na tym zdjęciu, jak wyprodukowane odpady rozdzielają się na poszczególne 36 gmin, około 30. Około 55% tych odpadów, to przynajmniej jest nasz cel, tylko 55% tych gmin osiągnęło ten cel. Powyżej średniej metropolitalnej znajduje się od 36 do 55% gmin, natomiast niestety 12 tych gmin znajduje się w tej chwili poniżej przeciętnej, jeśli chodzi o wyniki w selektywnej zbiórce odpadów, co w tej chwili określiliśmy mniej więcej na poziomie 36%. A jakie są nasze cele, gdzie chcemy dojść? To co widzicie Państwo, to okładka opublikowanego jakiś czas temu metropolitalnego programu dotyczącego zapobiegania zanieczyszczenia, a także gospodarki odpadami i zasobami naturalnymi. Jest to pewnego rodzaju strategia, proaktywna strategia oparta na konkretnych działaniach, a także na konkretnych nowych regułach zarządzania tym systemem, której celem jest przede wszystkim osiągnięcie poziomu 55% recyklingu w 2025 roku, a ogólnie ograniczeniu zbiórki nieselektywnej odpadów komunalnych i wreszcie osiągnięcie celu, ambitnego celu całkowitej neutralności węglowej na terenie całego obszaru metropolitalnego Barcelony. Podzieliliśmy te bardzo ogólne cele na strategiczne cele, bardziej szczegółowe. Jest ich przynajmniej na razie około, jest ich w sumie trzy. Przede wszystkim ograniczenie produkcji o 15% w porównaniu z 2010 rokiem. Ograniczenie produkcji odpadów zmieszanych do 150 kg na głowę, a także zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów do 60%. A dodatkowo mamy obok tych mierzalnych i numerycznych celów mamy też jakościowe cele dotyczące sfer zarządzania odpadami komunalnymi i środowiskiem, kwestią gospodarki i kwestiami społecznymi. Działamy, w naszych działaniach jesteśmy ukierunkowani na kilka osi, które możemy nazwać ogólnie edukacją, zapobieganiem, zarządzaniem, oczyszczaniem i zbiórką. W tej chwili koncentrujemy się przede wszystkim na zbiórce. Nasz system zbiórki odpadów komunalnych na terenie metropolitalnym składa się z kilku opcji. Przede wszystkim otwarte kontenery, kosze na śmieci, które znajdują się na działkach publicznych, podzielone na pięć kategorii. Żółte to plastiki, zielone to odpady, to papier, niebieski to na papier, zielony na odpady zielone, brązowy na odpady biologiczne, czyli wszelkiego rodzaju zielone, te, które pochodzą na przykład z ogrodnictwa, natomiast resztki jedzenia również powinny trafiać do brązowego kontenera, natomiast zmieszane trafią do szarego kontenera, gdzie niegdzie w niektórych gminach mamy do czynienia tylko z czterema tego typu zbiornikami, ponieważ bioodpady i papier są zmieszane. Mamy też drugą opcję, a więc zbiórka tak zwana w systemie door-to-door, która tak naprawdę jest bardziej bezpośrednia. Dajmy też możliwość naszym obywatelom składowania odpowiednich specjalnych odpadów, takich jak na przykład opony, czy odpady elektroniczne, elektryczne, różnego rodzaju lakiery i farby, czy wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne AGD i RTV, a także oleje w specjalnych punktach zbiórki. Oczywiście w naszej zbiórce odpadów zwracamy uwagę przede wszystkim na jakość bioodpadów. Oczywiście w zależności od tego, o jakich gminach mówimy, jakim systemie zbiórki, mówimy też o różnych efektach tejże. Jeśli chodzi o dostępne publicznie kontenery na odpady, jak już wcześniej wspominałam, no niestety od 50 do 60% tych odpadów, bioodpadów jest mocno zanieczyszczonych, a więc no, efekty tej naszej domowej, indywidualnej, selektywnej zbiórki odpadów są niestety w wielu miejscach mizerne.
W zbiórce door to door tych zanieczyszczeń jest znacznie mniej, około 5,6% zanieczyszczeń, natomiast niestety z roku na rok te negatywne wskaźniki się zwiększają. A teraz chciałbym pokazać Państwu kilka przykładów, jak wygląda system zbiórki i oczyszczania wstępnego odpadów zarówno w obszarze centrum miasta, jak i w obszarze zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Saria to jedna z dzielnic. Mówimy tutaj o budynkach pochodzących z lat 80. Widzicie Państwo, jak wygląda to w dniach zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. Na przykład bioodpady zbierane są co poniedziałek, co środę, w piątki, a także w niedzielę. Natomiast opakowania zbierane są tylko we środy i w niedzielę. A na tym slajdzie widzicie Państwo pewnego rodzaju porównanie pomiędzy efektami zbiórki ogólnej, zbiórki selektywnej, systemem door to door, i mamy też porównanie przed i po wdrożeniu systemu frakcjonowania odpadów. Widzicie Państwo, oczywiście po lewej stronie mamy do czynienia już z podziałem na 4 frakcje odpadów, natomiast po prawej stronie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tym, jak wyglądała sytuacja przed wprowadzeniem tej selektywnej, zaawansowanej zbiórki. Wcześniej około 700 kilogramów mieliśmy wcześniej, a teraz wcześniej 6000, ponad 6000 kilogramów zbierano w przeciągu tygodnia. Mamy więc do czynienia z obniżeniem z 2% około do 24,5%, jeśli chodzi o selektywnie zbierane bioodpady. No i ograniczyliśmy też znacząco zanieczyszczenie odpadów biologicznych. Na tym slajdzie widzicie Państwo, jak wyglądają akumulowane dane dotyczące zbiórki selektywnej, zarówno całkowitych odpadów, w sumie odpadów zmieszanych, a więc brązowa krzywa i bioodpadów zielona krzywa. Są to dane, które dotyczyły około 25 porównywanych ze sobą punktów zbiórki selektywnej i na tej podstawie byliśmy w stanie wyróżnić charakterystykę i nakreślić krzywą z zbiórki odpadów z domostw zamieszczanych przez około 6,5 tysiąca obywateli w okolicy, która zabudowana jest zarówno budynkami wielorodzinnymi, jak i zabudową szeregową i jednorodzinną. Mamy też nowy program, którego wdrożenie zaczęło się ledwie 2 tygodnie temu, a ten cytat, który Państwo widzicie, to cytat z zeszłego tygodnia, z 2 czerwca. To jest cytat z materiału prasowego, który dotyczy właśnie tego, co działo się w San Andreu de Palomar, w dzielnicy Barcelony, i pokazuje, podsumuje tę pierwszą fazę wdrażania nowego systemu od 21 maja. A właśnie 1 maja 2021 roku, gdzie wdrożyliśmy system selektywnej zbiórki. W przeciągu 1 tygodnia udało się zwiększyć skuteczność selektywnej zbiórki odpadów z 37% do 65%, zaledwie w przeciągu 1 tygodnia. A teraz coś na temat naszego planowania. Widzicie Państwo mapę z podziałem administracyjnym na 36 gmin wchodzących w skład całego obszaru metropolitalnego Barcelony. Z podziałem na to, jakie systemy zbiórki odpadów działają, a więc gdzie odbywa się to w zakresie indywidualnym, gdzie działa to na zasadzie door to door i wreszcie gdzie istnieją już plany na podniesienie jakości i optymalizację selektywnej zbiórki odpadów. Jak widzicie Państwo, no zdecydowana większość tego obszaru metropolitalnego objęta jest właśnie tymi planami. Natomiast na tym slajdzie widzicie Państwo, jak wygląda rozkład różnego rodzaju instalacji
oczyszczania odpadów i sortowni odpadów na przestrzeni całego obszaru metropolitalnego. Widzicie Państwo też, jaka jest potencjał do sortowania poszczególnych instalacji. W sumie to 880 tysięcy ton, jeśli chodzi o nieposortowane odpady komunalne. Mówimy tutaj głównie o bioodpadach, natomiast jeśli chodzi o już posortowane wstępnie, to 241 tysięcy ton. Ten schemat pokazuje, jak ewoluowała zbiórka selektywna bioodpadów, gdzie celem jest osiągnięcie około 300 tysięcy ton rocznie w 2025 roku, co oznacza ewidentnie, że potencjał naszych instalacji aktualnie uruchomionych nie będzie wystarczający, co automatycznie oznacza, iż istnieć będzie konieczność uruchomienia nowych instalacji SEBA. To właśnie taka planowana nowa instalacja, przyszła infrastruktura, która również będzie zainstalowana na terenie metropolitalnym Barcelony, która będzie nie tylko sortownią, ale również spalarnią niektórych frakcji odpadów. No i wreszcie, to tylko wzmianka kilku ogólnoeuropejskich programów, do których AMBE należy. Mówimy tutaj na przykład o Wake Up, Biocircularities, PHA, Orbi Erestes. Ten akurat dotyczy produkcji plastiku, tworzyw sztucznych ze źródeł organicznych, czy też inny dedykowany produkcji biometanolu. I to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o moją prezentację. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Oddaję Wam głos. Dziękujemy Ci, Gloria. Jedno z takich przesłanek, jaka wybrzmiała mi w uszach po Twojej prezentacji, to też, żeby łączyć siłę. Zasygnalizowałaś, żeby na poziomie regionalnym zawierać pewne porozumienia pomiędzy gminami i starać się wdrażać ideę gospodarki obiegu zamkniętego nie tylko w poszczególnych gminach, ale szerzej w ujęciu i w kontekście regionalnym. Teraz pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, patrząc na doświadczenia obszaru metropolitalnego Barcelony i diagnozę stanu istniejącego w Polsce, jak pan myśli, dlaczego w Polsce zbiera się tak mało bioodpadów, w szczególności w zabudowie wielorodzinnej? Z czego to wynika, jak pan mecenas myśli? Przepisy prawa, mentalność, a może jeszcze coś innego? Myślę, że wszystko po trochu. Zbiórka bioodpadów jest mimo wszystko nowością w naszym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przez lata byliśmy skoncentrowani na frakcjach materiałowych, tworzywach sztucznych, szkle, papierze. Te bioodpady były gdzieś na bocznym torze i dopiero dzisiaj zaczynamy uczyć się wszyscy zbiórki i zagospodarowania tej skomplikowanej mimo wszystko frakcji i widać, że jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. To, co mnie niezwykle zainteresowało w prezentacji, którą przed chwilą widzieliśmy, to elastyczność systemu. W ramach jednego obszaru metropolitalnego bardzo różne rozwiązania wprowadzone w różnych gminach. To oznacza, przynajmniej tak domniemuję, że przepisy prawne pozwalają gminom elastycznie kształtować systemy zbiórki frakcji bio. U nas niestety z każdą kolejną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mam wrażenie, system staje się coraz mniej elastyczny i gminom próbuje się narzucić pewne rozwiązania. Gdyby dzisiaj, czy to gospodarze naszego dzisiejszego spotkania, czy aglomeracja poznańska chciały wprowadzić pilotażowy model zbiórki door-to-door, pewnie mielibyśmy dość ostry opór ze strony nadzoru wojewody, ze strony sądu administracyjnego, który nie znalazłby w przepisach ustawy podstawy do tego typu działania. Pojawia się pytanie, czy nie powinniśmy, konstruując przepisów, zastanawiać się nad celem, które gminy mają osiągnąć. Tym celem podstawowym są poziomy, o których pan wspominał. Natomiast przyznać gminom możliwie szeroką elastyczność w drodze do osiągnięcia tych poziomów. Niezwykle ważna jest w tym wszystkim edukacja i informacja. Mam wrażenie, że tego cały czas nam brakuje. Brakuje nam tego także na poziomie zapobiegania powstawania odpadów. Ja tutaj będę chyba trochę mniej optymistyczny niż pan doktor. Zastanawiam się, na ile te wskaźniki dotyczące ilości wytwarzanych odpadów to rzeczywiście kwestia gospodarki obiegu zamkniętym, idei gospodarki obiegu zamkniętym, na ile kwestia mentalności, a na ile po prostu poziomu konsumpcji, zamożności społeczeństwa i tego, że jesteśmy społeczeństwem na dorobku i poziom konsumpcji dopiero u nas wzrasta.
Jeśli chodzi o ilości wytwarzanych odpadów, wielkim znakiem zapytania, który stoi przed całą branżą odpadową, to oczywiście kwestia, jak na system gospodarki odpadami komunalnymi wpłynie ROP, czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta, system kaucyjny, na ile tych odpadów będziemy mieli mniej, bo pragnę przypomnieć, że system rozszerzonej odpowiedzialności producenta to nie tylko redystrybucja środków, ale to także ekomodelowanie, a więc wprowadzanie czynników ekonomicznych, które mają motywować producentów do odpowiedniego kształtowania strumieni produktów, które później stają się odpadami. Jeśli chodzi o bioodpady, problemem rzeczywiście na dzień dzisiejszy są instalacje. Tych instalacji mamy za mało. W dużej mierze w niektórych regionach kraju wynika to z prowadzonej przez lata polityki próby zbilansowania strumieni odpadów i mocy przerobowych. Pragnę przypomnieć, że do 2019 roku w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mieliśmy regionalizację, mieliśmy regiony i mieliśmy RIPOKi, które dotyczyły między innymi odpadów zielonych. I w wielu częściach kraju spotkałem się z sytuacjami, gdzie gminy, spółki komunalne próbowały uzyskać decyzje umożliwiające przetwarzanie większej ilości odpadów zielonych, natomiast spotykały się z odmową, słysząc, nie, ale z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wynika, że taką ilość odpadów zielonych to my dopiero uzyskamy za 5-10 lat, w związku z czym dzisiaj tych mocy nie potrzebujecie. Okazało się, że odpadów bio mamy zdecydowanie więcej niż prognozowaliśmy, a mocy przerobowych w instalacjach zdecydowanie za mało. Dzisiaj musimy te zaległości nadrobić i znowu niestety te bariery o charakterze formalnym, te bariery proceduralne bardzo mocno wpływają na możliwość powstawania nowych instalacji. Ścieżka formalna związana z uzyskaniem nowej decyzji, związana ze zmianą decyzji, które już posiadamy, niestety jest ścieżką usłaną cierniami. Co więcej, realizacja nowych instalacji bardzo często spotyka się z oporem społecznym. Wszyscy wytwarzamy odpady, wszyscy chcielibyśmy, żeby były one zagospodarowane, ale niekoniecznie u nas po sąsiedzku, niekoniecznie u nas blisko domu. W związku z czym to także przedłuża cały proces inwestycyjny. Mam nadzieję, że gminy, zmierzając się z tymi nowymi wyzwaniami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi, w większym stopniu postawią akcent na zapobieganie powstawania odpadów. Ja mam taki wyrzut także do siebie, zajmując się od 10 lat systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Bardzo mocno skupiliśmy się na tym, do którego kolorowego pojemnika, która frakcja odpadów ma tworzyć, ale mam wrażenie, że za mało mówimy o tym, że najtańszy odpad to ten odpad, który nigdy nie powstanie. Dotyczy to także frakcji bioodpadów. Te ilości statystyczne, te dane statystyczne dotyczące ilości wytwarzanych przez nas bioodpadów, no niestety wyglądają bardzo pesymistyczne. Pewnym rozwiązaniem w zabudowie jednorodzinnej są przydomowe kompostowniki, które pojawiły się w systemie od nowelizacji roku 2019. Tego także się uczymy, szukamy rozwiązań optymalnych z perspektywy właściciela nieruchomości, mieszkańca, ale także całego systemu gminnego. Bo tutaj mamy do czynienia z zestawem naczyń połączonych. Musimy spojrzeć na cały system całościowo, a więc zastanowić się, co będzie działo się z naszymi odpadami selektywnie zebranymi. Ustawa daje nam możliwość rozdzielenia brązowego pojemnika na dwa strumienie. Rada gminy, rada miasta, zgromadzenie związku międzygminnego może postanowić o tym, że odpady kuchenne zbieramy osobno od odpadów zielonych. Pojawia się pytanie, po co? Jaki jest tego cel? Co z tymi odpadami stanie się dalej? Czy wprowadzanie dodatkowego pojemnika, dodatkowego strumienia, dodatkowej trasówki z punktu widzenia celu, który chcemy osiągnąć, będzie opłacalne i pozwoli nam przybliżyć się do tych coraz bardziej wyśrubowanych narzędzi. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poszło krok dalej w swoich interpretacjach. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa gmina może powiedzieć, ok, odpady kuchenne odbieramy spod drzwi do drzwi, z terenu nieruchomości, natomiast możemy wprowadzić w regulaminach, w naszych uchwałach rozwiązania, że odpady zielone będą dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie będą bezpośrednio odbierane przez gminę. I znowu, nie ma rozwiązania idealnego. Inaczej to zafunkcjonuje na obszarze Związku Metropolitalnego tutaj na Śląsku. Inaczej zafunkcjonuje to na terenie miasta Poznania, ale już na terenie innych miast aglomeracji wielkopolskiej niekoniecznie takie rozwiązanie musi się sprawdzić. W związku z czym musimy szukać rozwiązań dopasowanych do specyfiki poszczególnych gmin. I już absolutnie kończąc, zgadzam się z wypowiedzią mojej przedmówczyni. Współpraca międzygminna jest kluczowa, zwłaszcza jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Gminy muszą łączyć siły, żeby tworzyć nowoczesne systemy zagospodarowania odpadów, w tym bioodpadów. Dziękuję.
Panie mecenasie, jeszcze pytanie uzupełniające, no bo wszyscy mówimy, że musimy osiągnąć konkretne poziomy recyklingu, ale co grozi Polsce, jeżeli nam tutaj mieszkańcom i wszystkim gminom, jeżeli tych poziomów nie osiągniemy? Tym elementem motywacyjnym są kary finansowe. Kary finansowe, które zapłaci Polska, która zobowiązała się na poziomie unijnym do osiągnięcia określonych rezultatów, a prawodawca krajowy zdecydował się tą odpowiedzialność przenieść na poziom gmin. To nie jest rozwiązanie wynikające z prawodawstwa unijnego, żebyśmy mieli jasność. Możemy ten model ukształtować w kraju inaczej. Na dzień dzisiejszy decyzja jest taka, że odpowiadają za to gminy, w związku z czym za każde nieosiągnięte oczko procentowe będziemy płacili kary finansowe. I niestety, jeżeli nie weźmiemy się do roboty, jeżeli nie przyspieszymy działań w tym zakresie, te kary będą coraz bardziej realne, bo rzeczywiście poprzeczka poszła bardzo mocno w górę, nie tylko jeśli chodzi o procenty, ale także sposób liczenia tych procentów, bo zmieniona dyrektywa unijna, a za tym zmieniona ustawa krajowa, jednak dość mocno zmieniają optykę postrzegania tych poziomów. Dziękuję bardzo. Pesymistyczna wizja. Wydaje się, że jeżeli zapłacimy karę, no to w konsekwencji zapłacimy też to wszyscy my jako mieszkańcy. I stawka 50 zł do niedawna abstrakcyjna, wcale za chwilę taka abstrakcyjna niekoniecznie musi być. Pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor, tutaj usłyszeliśmy kilka dotychczasowych wypowiedzi, a pytanie do pani jako wieloletniego praktyka. Co należałoby zrobić, żeby poprawić obecny stan rzeczy, żeby przybliżyć się chociaż troszkę do spełnienia poziomów recyklingu? Bardzo dziękuję za głos. Powiem tak, po tych wielu pesymistycznych tutaj informacjach, ja chciałabym może trochę tutaj optymizmu nalać w nasze serca, ponieważ faktycznie bioodpady to jest jedna z frakcji, która niewątpliwie dostarcza mieszkańcom najwięcej trudności. I myślę, że to jest frakcja, która najtrudniej jest przez mieszkańców gromadzona w gospodarstwach domowych z uwagi na jej niewątpliwą specyfikę. Natomiast jak Poznań dochodził do pewnego dzisiejszego stanu i etapu selektywnej zbiórki, jak staraliśmy się przekonywać mieszkańców do zbierania tej frakcji. Pierwsze działania w tym zakresie już były podjęte w 2013 roku, tak więc mamy dość długą historię z gospodarką bioodpadami. W 2013 roku pilotażowo na jednym z dużych osiedli poznańskich została przeprowadzona właśnie selektywna zbiórka odpadów. Była to zabudowa wielorodzinna i no niestety mieszkańcy niezbyt przychylnie podeszli do tego rozwiązania i ten pilotaż no nie zakończył się jakąś euforią ze strony naszych mieszkańców. Natomiast małymi krokami, powoli poprzez pewne działania edukacyjne, pewne dalsze kroki pilotażowe, doszliśmy do roku 2018, kiedy to wprowadzono na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, którego Poznań jest jednym z największych członków, wprowadzona została obowiązkowa selektywna zbiórka bioodpadów. I początkowo ta zbiórka była dopuszczona w dwóch takich formach, w zabudowie jednorodzinnej w workach i w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach. I ten etap zakończył się z naszej strony takimi wnioskami, że jednak musimy zakończyć ze zbieraniem bioodpadów w workach, ponieważ system workowy powodował już, można powiedzieć, takie zniszczenie tego odpadu już na posesji, że nie był to wsad, który można było dalej wykorzystać. Mieszkańcy, można powiedzieć, że przyzwyczajają się powoli do tego selektywnego zbierania bioodpadów, ponieważ rok do roku widzimy bardzo duży wzrost ilości zbieranych selektywnie odpadów. W roku 2019 na terenie Związku Międzygminnego zebrano 40 tysięcy ton tego odpadu, natomiast już w roku 2020 było to 30% więcej, bo aż 53 tysiące ton. I co dalej robimy z tym bioodpadem? Mamy w naszym regionie nowoczesną biokompostownię o przepustowości 30 tysięcy ton. I od momentu, kiedy została uruchomiona ta instalacja, wszystkie odpady do niej trafiają i są przetwarzane w biogaz, a także w kompost. Biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej i część tej energii może być zakwalifikowana także jako energia
zielona, czyli energia z odnawialnych źródeł. Dzięki temu mamy faktycznie gotowe produkty, które możemy dalej wykorzystać i mieć korzyść dla mieszkańców. Dopuściliśmy także możliwość prowadzenia przydomowych kompostowników i na terenie miasta Poznania mamy tych kompostowników około 1700. Przygotowaliśmy też szeroką kampanię informującą, promującą, jak prawidłowo i właściwie przygotować kompostownik, jak go prowadzić. Ale problemem tutaj jest to niewątpliwie, że kompostownik nie przyjmie całej frakcji odpadów generowanej z gospodarstwa domowego, więc uzupełniająco i tak mieszkańcy mają furtkę albo pojemnik we własnym miejscu gromadzenia odpadów na bioodpady, albo mogą mieszkańcy nadmiarowe odpady zawieźć do punktów selektywnej zbiórki. Jak dbamy o jakość odpadów i jak staramy się jakość bioodpadów poprawiać, ponieważ niewątpliwie bardzo dużym problemem jest jakość bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej z uwagi na liczne torby foliowe, w których mieszkańcy gromadzą te odpady. W tej chwili przygotowaliśmy taką kampanię pod hasłem Bioodpady na luzie i zachęcamy mieszkańców poprzez naklejki naklejane na wieko pojemnika, poprzez kampanię facebookową, plakaty informacyjne, City Lighty na terenie miasta do tego, żeby jednak przy deponowaniu tych odpadów pozbyć się tego worka foliowego i wrzucić go do odpadów zmieszanych. I myślę, że tutaj jakby istotnym elementem związanym z gospodarką bioodpadami jest to, o czym tutaj dzisiaj mówimy, że kładziemy nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Niestety koszty systemu gospodarki odpadami z uwagi na wielość frakcji, które zbieramy, rosną, a niestety nie mamy instalacji, które swoją przepustowością byłyby w Polsce dostosowane do ilości wszystkich frakcji i mamy selektywną zbiórkę, ale nie mamy co dalej robić z tym odpadem, ponieważ brakuje nam tego ważnego ogniwa, o którym dzisiaj mówimy, czyli tego recyklingu. I jakby żebyśmy doszli do jakiegoś kolejnego etapu, czyli rozwoju nowych instalacji, to potrzebujemy niewątpliwie co najmniej 5 lat. Ponieważ cała procedura, prawda, pozyskania wszystkich pozwoleń, decyzje środowiskowe, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę danej infrastruktury, cały etap konsultacji społecznych, następnie wchodzimy w etap budowy, no i rozruchu i finalnej realizacji i zbiórki odpadów. Więc jakby tutaj jest na wielu, wielu płaszczyznach wiele trudnych dla samorządów momentów, ponieważ no niestety to samorząd jest odpowiedzialny za całą gospodarkę odpadami, za zapłacenie kar finalnie, jeżeli nie dopełni wszystkich obowiązków, a niestety ma wielokrotnie związane ręce z uwagi na bardzo długie procesy pozyskania decyzji administracyjnych, no i też niewątpliwie protesty społeczne, o której tutaj moi przedmówcy też mówili. Tak więc co dalej? Ja myślę, że przede wszystkim warto by było skupić się na tym, żeby powstały być może specustawy, które pozwolą na przyspieszenie procesu inwestycyjnego dla nowych instalacji. Bo bez tego nawet idealnie wyselekcjonowane frakcje odpadów będą bezwartościowe, ponieważ nie będziemy mieli tego ostatniego ogniwa, czyli recyklingu. Takie podsumowanie mi się nasuwa, aczkolwiek nieoptymistyczne po słowach pani dyrektor, jeżeli na szybko przeliczymy, że proces inwestycyjny trwa 5 lat, a w 2025 roku musimy poddać pod procesy recyklingu 5 milionów ton odpadów więcej w Polsce, podczas gdy w roku 2018 zbieraliśmy jedynie 3,5 miliona selektywnie, a musimy pamiętać, że selektywna zbiórka nie równa się poziomom recyklingów, no to nie, ta wizja nie jest zbyt optymistyczna. Pytanie do przedstawiciela Master Tychy, skoro już jesteśmy przy etapie zagospodarowania odpadów. Panie Radosławie, czy warto łączyć siły? Bo tutaj taki wydźwięk tego panelu jest, żebyśmy łączyli siły i spróbowali się dogadać we wszystkich gminach, bo każda gmina produkuje określony strumień. Jak pan widzi z punktu widzenia przedsiębiorcy, właściciela instalacji, problem zagospodarowania odpadów? Czy to też nie jest troszeczkę tak, że państwo macie związane ręce i nie inwestujecie, bo gminy też nie zbierają? Jak pan to widzi?
Bardzo dziękuję za udzielony głos. Ja pozwolę sobie może na to pytanie odpowiedzieć na samym końcu, ponieważ chciałbym przedstawić taki rys, jak to będzie tak naprawdę trochę podsumowanie wszystkich wcześniejszych wypowiedzi i ja z punktu widzenia praktyka odniosę się do tej ewolucji, która się wydarzyła na naszych oczach na przestrzeni ostatnich 8 lat. Jak Państwo pamiętacie, w 2013 roku władztwo nad odpadami przeszło w ręce gmin, które zostały zobligowane do publikowania przetargów i wyłaniania wykonawców na odbiór i zagospodarowanie odpadów. I wówczas funkcjonował w Polsce taki system, który kazał nam zbierać selektywnie papier, szkło, plastik i dodatkowo były odpady zmieszane i odpady zielone. I wybudowane wówczas instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonowały w takim systemie, tak zostały dobrane urządzenia, że na końcu wytwarzaliśmy surowce do recyklingu materiałowe oraz frakcje tak naprawdę stabilizatu, czyli tych bioodpadów, które były w zmieszanych odpadach, które trafiały na składowiska. W 2016 roku zostało opublikowane rozporządzenie, które zmieniło nazewnictwo i wyeliminowało tak naprawdę odpady zielone i te odpady zielone zostały zastąpione bioodpadami i w myśl tego katalogu rozszerzonego ujęte zostały tam również bioodpady kuchenne. I ten strumień tak naprawdę z punktu widzenia eksploatatora instalacji, to o czym moi przedmówcy mówili, że nie ma infrastruktury w Polsce, żeby z takim odpadem sobie radzić, jest naszą największą bolączką, ponieważ on różni się całkowicie, jeśli chodzi o swoje walory fizyko-chemiczne. Przede wszystkim mam tutaj na myśli wilgotność, więc w wielu miejscach w Polsce taki odpad dotychczas trafiał na kompostownię. Z niego najczęściej powstawał tak zwany odpad, który nazywa się kompost niespełniający wymagań i trafiał on na składowiska. Natomiast wszystko, cała układanka się przewróciła w momencie, kiedy zmieniono system liczenia poziomów odzysku. I dotychczas liczyliśmy w oparciu o papier, metal, szkło i plastik dla każdej z gminy, w związku z czym te poziomy szybowały do między 12, 13, 14, później 20, 30, 40%. Natomiast dzisiaj mamy się odnieść wagowo do wszystkich odpadów wytwarzanych i tak naprawdę wyglądamy dość blado z punktu widzenia tej zmiany systemu, ponieważ te nasze dotychczasowe 40% liczone starym systemem dzisiaj daje około 15% w porywach do 20% liczenia nowym systemem. W związku z czym ustawodawca zobligował nas do wydzielania bioodpadów kuchennych tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mieli tak naprawdę kij do tego, żebyśmy chcieli osiągnąć poziomy odzysku według nowej nomenklatury, a tak naprawdę cel jest zacny, ponieważ na końcu chcemy, żeby te odpady w postaci stabilizatu nie trafiały na składowisko. No i tu z punktu widzenia eksploatacji jest problem, ponieważ kompostowanie odpadów zielonych to był znany od setek lat proces, który jest procesem tlenowym, w miarę prostym, nie wymaga dużych nakładów finansowych, bo sucha masa tam jest około 30-40% takiej trawy, więc każdy z nas może sobie nawet w przydomowym ogródku to robić. Natomiast bioodpady kuchenne to jest bardzo uwodniony odpad, którego sucha masa to 15-20%, więc tak naprawdę gęsta zupa, która w zupełności nie nadaje się do procesu kompostowania. Ewentualnie trzeba to bardzo dobrze przygotować, zmieszać z innymi odpadami, a nie każdy ten strumień fajnych odpadów, z którymi może to wymieszać, posiada. No i tutaj pojawia się problem, dlatego wspominał o tym pan doktor, są dwie metody zagospodarowania odpadów: tlenowe kompostowanie, beztlenowe fermentacja i te odpady biokuchenne tak naprawdę są stricte dedykowane do procesów fermentacji, które są to instalacje dość duże, kosztogenne, ale wytwarzają poza biogazem, z którego możemy wytwarzać energię elektryczną i cieplną na własny użytek, ewentualnie sprzedawać do sieci. Mogą wytwarzać z takiej czystej frakcji również nawóz płynny i na końcu ten nawóz może trafić do gospodarki, w związku z czym idealnie wpisywać się w założenia GOS. No i być wyliczany do poziomów odzysku. W związku z czym, wracając do początkowego pytania, czy należy łączyć siły, tak, należy łączyć siły, ponieważ
To też zostało wspomniane, cała ta machina biurokratyczna, która rusza w momencie, kiedy ktoś podejmie decyzję o budowie instalacji, mam tu na myśli zarówno decyzję środowiskową, pozwolenia na budowę, wszystkie uzgodnienia, łącznie z finalnym uzyskaniem decyzji na przetwarzanie odpadów, to są lata, w związku z czym lepiej skumulować siły i połączyć strumień odpadów i zrobić to porządnie w jednym miejscu z instalacją na dużą skalę, taka, która będzie w stanie wytwarzać duże ilości biogazu, produkować duże ilości energii elektrycznej, wykorzystywać je na swoje potrzeby, ewentualnie sprzedawać do sieci, a wytwarzać przy okazji nawóz, który może być wliczany do poziomów odzysku, niż wiele rozproszonych małych instalacji, gdzie ten strumień gazu będzie mały, nie będzie mógł być wykorzystywany w agregatach prądotwórczych, tylko na przykład do ogrzewania procesu, w związku z czym ekonomicznie uzasadnione jest jak najbardziej centralizowanie systemów w postaci budowy dwóch, trzech, pięciu zakładów na całe województwo niż 15 czy 25. Czyli rozumiem, panie Radosławie, że wtedy taka instalacja może powstać, będzie miała zagwarantowany strumień i będzie mogła sobie funkcjonować. Natomiast ja mam inne pytanie, troszkę takich przeciwników takich instalacji. Mieszkańcy mówią, że to śmierdzi. Czy to prawda, że to śmierdzi, czy obecna technologia pozwala wyeliminować kwestie odorowe? My akurat eksploatujemy instalację fermentacji. Ona na chwilę obecną działa w oparciu jeszcze o zarówno częściowo o selektywną zbiórkę bioodpadów, jak i o te bioodpady ze zmieszanych odpadów komunalnych. Jesteśmy dużym zakładem, który jest cały zamknięty, schermetyzowany, posiada biofiltry. Nie mamy zupełnie problemów z mieszkańcami, którzy by się uskarżali na odory, a do tych mieszkańców tak naprawdę nie mamy wcale tak daleko. W związku z czym zapraszam wszystkich w imieniu swoim i zarządu, żeby nas odwiedzić i przekonać się, zwłaszcza jeśli ktoś planuje budowę takiej instalacji, że jest to wszystko jak najbardziej do zrobienia i można to eksploatować z powodzeniem, a kwestie odorowe to jest naprawdę jakiś margines. Czyli można powiedzieć, że to jest jeden z kolejnych mitów gospodarki odpadami, że instalacja typu kompostownia, tak, jeżeli jest hermetyczna, albo tam, gdzie możemy poddawać to procesom fermentacji, że śmierdzi, jest generalnie w chwili obecnej i z obecnym rozwojem technologii mitem. Tak. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pani Sylwii Majcher. Bardzo liczę tutaj na ciekawą opinię. Sylwia, ty jako świadoma mieszkanka Polski, jak uważasz, na czym polega problem związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Polsce? Czy nie przespaliśmy przypadkiem tych 10 lat, które mogły pozwolić nam na wdrożenie efektywnej, selektywnej zbiórki? Jaka jest twoja opinia? Sylwia, włącz mikrofon, nie słychać cię. Dziękuję za słuszną uwagę. Mamy za duże oczekiwania, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, nieadekwatne zupełnie do edukacji. Tutaj to słowo edukacja się pojawiało w każdej w zasadzie wypowiedzi i ono jest niezwykle ważne. Nagle, kiedy okazało się, że musimy już, bo takie jest prawo, segregować i mieć te 5 frakcji, rozpoczęła się kampania. Oczekujemy od mieszkańców, że oni poradzą sobie z tym, z czym sobie często specjaliści nie radzą. Ja na jednym z takich szkoleń usłyszałam od właśnie mieszkańca to, że przy każdym kuble na śmieci powinien być telefon, taki telefon do przyjaciela, trochę jak w milionerach, żeby można było zadzwonić, powiedzieć, usłyszeć odpowiedź, gdzie wrzucić ten śmieć. Z rozmaitych badań wynika, że ponad połowa Polaków ma problem właśnie z prawidłową segregacją śmieci, ale nie możemy się dziwić, skoro nie ma tej edukacji, bo to, że na jednym czy na drugim autobusie, na jednym słupie reklamowym czy drugim będzie informacja o tym, że ogryzki można wrzucać do kosza na bio, a opakowania po soku do kosza żółtego na metale i tworzywa sztuczne, to niewiele wciąż zmienia. Nie ma edukacji w szkołach, tego się dzieci nie uczy. W tej chwili trwa taka kampania WWF-u namawiająca do tego, żeby podpisać petycję w sprawie edukacji
ekologicznej w szkołach. Gdyby to się udało, gdyby się udało zebrać te 100 tysięcy podpisów, ta petycja mogłaby trafić do rządzących i być może, to też pewnie potrwa, ale za kilka lat ta edukacja by się odbywała, byłaby od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Bo tak naprawdę właśnie od tej pierwszej klasy albo nawet od przedszkola powinno być to wprowadzane, żebyśmy nie mieli tych problemów. W ogóle taka świadomość, budowanie świadomości, bo to, że powinniśmy segregować, to jedno, to widmo kar nie na wszystkich działa, to, że stawki za wywóz śmieci będą wyższe. Tego też nie rozumieją ludzie. W tej chwili w Warszawie stawka za wywóz śmieci jest naliczana od zużycia wody i to budzi ogromne protesty, ale to wynika też z braku informacji, dlaczego tak jest, dlaczego właśnie my w ogóle musimy segregować te śmieci. Wiemy tylko, że powinniśmy, bo nam tak po prostu narzucono, tak ludzie to odbierają, ale nie mamy pojęcia, co za tym idzie dalej. Właśnie dlaczego powinniśmy segregować śmieci? Dlaczego właśnie najważniejsze jest nie sama segregacja, tylko to, o czym tutaj już też była mowa, niby produkowanie tych śmieci, ograniczenie produkcji tych śmieci, ta droga do zero, do jakiegoś takiego minimalizmu. Za dużo jest chaosu takiego wokół tego wszystkiego i z tego to wynika. Mamy też ogromny problem z przerabianiem w ogóle, przetwarzaniem tych bioodpadów. Za dużo rzeczy tam trafia, bo te kulinarne umiejętności są dosyć słabe. Wydaje nam się, że teraz wszyscy gotują, bo takie są programy kulinarne i każdy potrafi zrobić, nie wiem, steka sous vide co najmniej. Natomiast jeśli chodzi o taką praktykę i rzeczywistość, to sporo osób ma problem z rozróżnieniem bakłażana od cukinii albo w ogóle ze zrozumieniem kalendarza sezonowego. Ja niedawno publikowałam taką informację na temat tego, że bardzo drogie są w tej chwili warzywa i owoce. Jesteśmy w szczycie tego sezonu nowalijkowego. I było oburzenie, że pomidory kosztują za dużo. To nie jest sezon na pomidory. W ogóle nie rozróżniamy też, co ze względu na to, że wszystko o każdej porze roku jest w sklepie. Nie wiemy też, że które części warzyw i owoców są jadalne. Pozbywamy się wielu rzeczy, które wcale nie powinny trafić do tego kosza na bio i zapełniać go tak obficie, bo nie mamy świadomości, że można by było to w jakiś sposób wykorzystać. To też nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy gotowali, nie wiem, bulion na obierkach, czy robili z obierek ziemniaków chipsy, ale żeby tych odpadów, te odpady jedzeniowe ograniczyć, bo to da się spokojnie zrobić. Tylko tak jak mówię, wszystko sprowadza się absolutnie do tej edukacji, której brakuje na różnych płaszczyznach i super, że jest zmiana prawa i że dużo się od nas więcej wymaga, ale żebyśmy mogli to prawo realizować, żebyśmy mogli te zasady wprowadzać, wdrażać w swoje życie, to powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, jak to robić. I tutaj brakuje mi ze strony większości gmin właśnie takich szkoleń dla mieszkańców, bo to, że pojawi się jakaś ulotka na dnia, gdzieś w śmietniku, to jedno, ale w praktyce ludzie i tak dalej nie wiedzą, co do tego kosza powinno trafić. To też jest problem polegający na tym, że w różnych gminach te zasady segregacji się różnią, nawet nazwą kosza na śmieci, bo w niektórych miastach jest to kosz brązowy z nazwą bio, w niektórych gminach jest to kosz, w którym jest po prostu napisane resztki. Spotykałam się też z takim dysonansem trochę, no to czy ten bio to jest to samo co resztki, czy może to jest jednak coś innego. To w czym wrzucać te śmieci? Tutaj pojawiła się ta fajna informacja z Poznania i ta kampania, zapowiedź tej kampanii, żeby wrzucać luzem, ale to jest też jedno z najczęstszych pytań, jakie ja dostaję, czy właśnie wrzucać luzem, czy wrzucać w workach, a jeśli w workach, to czy te worki nie zanieczyszczą tej frakcji? I usłyszałam sama ze zdziwieniem trochę, odebrałam tę odpowiedź od jednej z gmin, że no my wiemy, że powinno się wrzucać bez worków, ale sugerujemy, żeby wrzucać w workach, bo przynajmniej będą wrzucać. Oni wrzucają, niech ten pierwszy etap się odbędzie, więc to jest też takie trochę już na początku robienie sobie problemu, znowu taka edukacja bezsensowna, no bo docelowo powinniśmy wrzucać wszyscy luzem, więc wydaje mi się, że powinien powstać taki, tu też mówimy o takiej wspólnocie, o współpracy gmin, że powinien powstać wspólny plan dotyczący tego segregowania odpadów. Jest dużo pieniędzy na kampanie promocyjne i one wydaje mi się są wydawane trochę nie w odpowiedni sposób, bo tak jak mówię, te banery, które gdzieś tam się pojawiają, te ulotki, które są wlepiane na
kubłach na śmieci, to jest zdecydowanie za mało, bo wciąż pojawiają się te same pytania o to, gdzie wrzucić owierki od jajek i dlaczego one mogą być w koszu na bio, a dlaczego na przykład resztki mięsa albo kości, ości ryb do kosza na bio trafić nie powinny. I druga rzecz, o której mało się też mówi, właśnie ta możliwość kompostowania nawet i przy domowych ogródkach, ale nawet na balkonie, żeby kompostować, żeby właśnie uczyć, edukować, uczyć takiego przetwarzania tej materii, pokazywać, co się może z nią zadziać dalej, jaki jest sens właśnie tego przerabiania tych odpadów, gdyby na przykład, nie wiem, gminy dopłacały do takich kompostowników balkonowych. Oczywiście w nich nie da się przetworzyć wszystkich resztek, bo skoro to jest ponad 126 kg, 123 kg rocznie dla jednego mieszkańca, to nie da się tego wszystkiego przetworzyć, ale jako taki element edukacyjny dla dzieci, dla dorosłych, byłoby to cudowne. Wiem, że niektóre miasta oferują te kompostowniki ogrodowe, na przykład Wrocław już rozdał w ostatnich latach jakieś 2000 kompostowników i po 3 latach taki kompostownik przechodzi na własność mieszkańca pod warunkiem, że on zdaje relację z tego, jak idzie ten proces kompostowania i ile tych odpadów udało mu się przetworzyć. Być może to powinno być też w każdej gminie. Być może te kompostowniki miejskie takie w różnych miejscach ogólnodostępnych, że ten, kto nie chce mieć na tym balkonie kompostownika, bo się obawia rezultatów chociażby tych drzownic wychodzących, chociaż to jest jeden z mitów tego kompostownika, czy zapachów, to kolejny mit, czy badają też pytania o to, że kompostowanie na balkonie może być nielegalne, bo może przeszkadzać sąsiadom, wtedy też miejska przychodzi i wlepia mandat, więc dużo mamy tutaj wątpliwości, które sprawiają w ostatecznym rozrachunku to, że ta segregacja śmieci i nadmiar wytwarzanych odpadów wciąż są na tym poziomie niezadowalającym. Dziękuję ci, Sylwia, bardzo z takiej... Podsumowanie, które mi się nasunęło na myśl, to, że zagospodarowanie odpadów zaczyna się już w domu. Taka anegdotka, że często wyrzucamy odpady zielone, odpady do kubła, po czym później idziemy i kupujemy kompost do swoich roślin. Także to jest jedna z kolejnych takich abstrakcji, którą sami uprawiamy często i to nieświadomie. Mamy pytanie... Tak, sobie? Każdy z nas może być producentem złota, czyli produkować sobie ten biohumus, który jest płynnym złotem i chociażby do tej balkonowej uprawy roślin czy tych parapetowych można sobie po to właśnie ten kompost prowadzić. Dokładnie tak. Pytanie uzupełniające jeszcze. Prowadzisz jakby warsztaty dla osób dotyczące niemarnowania żywności. Powiedz mi, z jakim poziomem wiedzy my jako społeczeństwo przychodzimy, jeżeli chodzi o zapobieganiu powstawaniu odpadów czy wykorzystywaniu w ogóle w kuchni warzyw, owoców, a po jakim, można powiedzieć, wychodzą po twoich warsztatach? Wiesz co, można spojrzeć po prostu przez pryzmat danych, jakie mamy z banków żywności, które mówią o tym, że ponad prawie 5 milionów ton żywności w Polsce marnuje się co roku. Ponad 60% tej żywności marnuje się w naszych domach. To my popełniamy najwięcej błędów, jeśli chodzi o wykorzystanie tych jedzeniowych produktów, bo właśnie między innymi nie mamy pomysłu na to, co z nimi zrobić. Przekraczamy termin ważności. Jeśli termin ważności na opakowaniu zostanie przez nas przekroczony, to natychmiast jedzenie nie trafia do kosza. Brakuje nam też takiej właśnie wiedzy dotyczącej obróbki tych produktów. Chociażby to, że warzywa korzeniowe trzeba obierać. Kiedy jesteśmy w szczycie tego sezonu, kiedy mamy lokalne te warzywa, spokojnie możemy wykorzystywać je ze skórką tłuszczową i w skórce, i tuż pod skórką, w tej warstwie między warzywem a skórką jest najwięcej wartości odżywczych i minerałów. Potem suplementujemy się rozmaitymi witaminami kupowanymi w aptece, zamiast właśnie korzystać z tego, co podrzuca nam natura. Więc tutaj ja niestety jestem dosyć dużą pesymistką, jeśli chodzi o poziom naszej wiedzy, ale to znowu wynika z braku edukacji, której nie ma. Po prostu nie ma edukacji kulinarnej, nie ma edukacji ekologicznej, to wszystko się ze sobą łączy. Więc absolutnie taki podstawowy poziom wiedzy jest w tej chwili. To, że moja pierwsza książka Gotuje nie marnuje, ona się sprzedała po 3 tygodniach, a ja nie jestem celebrytką ani gwiazdą, ona się sprzedała po 3 tygodniach, to też było widać. Pierwszy nakład, to też było widać, jaka jest potrzeba. Tam są naprawdę przepisy podstawowe, co zrobić, nie wiem, z resztek chleba, który jest najczęściej wrzucanym produktem do polskich śmietników, co zrobić właśnie z
jogurtów, z nabiału, które są na w kolejnych miejscach. Więc widać, że jest ta potrzeba edukacji. Natomiast nie ma wciąż źródeł takiej edukacji. Ja mam córkę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jak przeglądam jej podręcznik, to o naturze, ekologii są dwie czy trzy strony w takim podręczniku, który liczy prawie 200 stron. Więc tutaj ta zmiana jest niezwykle potrzebna. Zresztą wystarczy powołać na przykład Duńczyków, którzy wprowadzili taką edukację kulinarną i ekologiczną do swoich szkół i bardzo mocno zadbali w ogóle też o pokazywanie, jak jedzenie wiąże się z naszym stylem życia, jaki ma wpływ na nasze zdrowie, jak bezpieczeństwo jedzenia, dzisiaj jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, wpływa na nasze samopoczucie, na gospodarkę, na środowisko, to okazało się, że w ciągu 5 lat udało się zmniejszyć straty te jedzeniowe, wyrzucania żywności do śmietnika o 25%. Więc mamy gdzie szukać tych dobrych przykładów i mamy też, mam nadzieję, że możemy mieć też taką determinację i siłę do tego, żeby właśnie zmieniać tę rzeczywistość. Rzeczywiście warto zacząć przede wszystkim od siebie. Ja tu stoję zawsze po stronie mieszkańców, po stronie jednostki, bo ta jednostka ma wpływ. I super, że pojawiają się rozwiązania, ale my też musimy mieć jakieś takie narzędzia, czyli przede wszystkim wiedzę do tego, żeby te rozwiązania w tym swoim codziennym życiu stosować. Dziękuję Ci bardzo, Sylwio. Będziemy się zbliżali do końca panelu. Jak zwykle czas jest nieubłagany, a na temat tematu moglibyśmy dyskutować pewnie do wieczora. Mamy jedno pytanie ze strony widzów i to kieruję do wszystkich Państwa. Prosiłbym tylko ewentualnie, kto z Państwa by chciał odpowiedzieć. Dlaczego gminy zamiast inwestować w kompostownie i fermentację wolą inwestować w drogie spalarnie odpadów, które nie zbliżają nas do poziomów recyklingu? Nie wiem, czy ktoś z Państwa będzie chciał odpowiedzieć, to w telegraficznym skrócie po 30 sekund. Należy pamiętać, że ta luka inwestycyjna dotyczy właśnie zakładów biologicznego przetwarzania odpadów, czyli kompostowania i fermentacji beztlenowej, ale należy także pamiętać, że uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami są także zakłady termicznego przekształcania odpadów. A dlaczego? A dlatego, że na przykład biorąc pod uwagę tworzywa sztuczne, nie wszystkie te tworzywa nadają się do recyklingu, znaczna ich część do recyklingu się nie nadaje, są one nośnikiem energii, mają wysoką kaloryczność i dlatego uzupełnieniem tego systemu są także zakłady termicznego przekształcania odpadów. Możemy z tych frakcji wysokokalorycznych wytwarzać paliwa z odpadów, które mogą być wykorzystywane na przykład w ciepłowniach, w elektrociepłowniach, będąc źródłem energii. Tutaj warto jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o marnowanie żywności, to w skali Europy marnujemy blisko 90 milionów ton tej żywności. Natomiast oprócz chleba często marnowane są owoce, warzywa. Także. Natomiast tak jak mówię, zakłady termicznego przekształcania odpadów są uzupełnieniem systemu i są niezbędnym elementem, żeby ograniczyć strumień odpadów kierowanych na składowisko. Panie mecenasie? Dokładnie tak, w pełni zgadzam się z panem doktorem. To nie jest pytanie, czy jedno, czy drugie, bo są to elementy, które muszą się wzajemnie uzupełniać. Jak długo mamy frakcję odpadów, której nie jesteśmy w stanie inaczej zagospodarować, tak długo potrzebujemy instalacji termicznych. I oczywiście marzy mi się świat, w którym nie będziemy mieli odpadów, które będą podlegały termicznemu przekształceniu, że wszystko będziemy w stanie zagospodarować w inny sposób, ale jest to utopia. Ta frakcja resztkowa zawsze będzie gdzieś pozostawała i te instalacje termiczne zawsze będą musiały być dopełnieniem systemu, co absolutnie nie zwalnia nas z obowiązku rozwijania instalacji do zagospodarowania bioodpadów. I jeszcze jedno zdanie, jeśli można. Absolutnie ta edukacja, o której przed chwilą mówiła pani Sylwia, jest elementem kluczowym, przy czym ona musi mieć charakter stały. Ja oburącz podpisuję się pod tym postulatem, że edukacja ekologiczna powinna być na stałe wpisana w program edukacyjny i to w sposób stały. Trochę martwią mnie te zrywy akcyjne w poszczególnych gminach, gdzie co jakiś czas mamy taki pik edukacyjny, jakąś akcję, jakąś ulotkę, a potem zapominamy o tym. O tym musimy mówić w sposób ciągły. Bardziej martwią mnie tylko i wyłącznie kalkulacje stawek, gdzie walcząc o tą jak najniższą opłatę dla mieszkańca, z reguły tniemy na tej edukacji, na tej informacji i potem mamy taki efekt, o których mówiła pani Sylwia, a czy rozróżniam bakłana i cukinię, to cały czas się zastanawiam, muszę sprawdzić.
Jeżeli mowa o edukacji, to chciałem jeszcze tylko dodać, że Politechnika Śląska jest pierwszą uczelnią, która wprowadziła kierunek gospodarka obiegu zamkniętego. Także dostrzegliśmy tą lukę, że tak powiem, i miejmy nadzieję, że coraz więcej młodych osób będzie się tą tematyką interesować. Ja tylko w uzupełnieniu, oczywiście nie to, żebym się z Państwem chciał w 100% zgadzać, ale prawda jest taka, że w 2035 roku możemy poddać składowaniu nie więcej niż 10% masy odpadów wytworzonych. Wszyscy wiemy, że bez termicznego przekształcenia odpadów komunalnych jak domknięcie nie da się tego uzyskać. Będziemy zbliżali się do końca panelu. Pytanie do Glorii. Gloriu, słyszałaś jakby całą naszą wypowiedź, słyszałaś diagnozę, widziałaś też jak wygląda stan gospodarki odpadami w Polsce, jak wygląda stan gospodarki odpadami w Katalonii. Jakbyś mogła króciutkimi słowami podsumować ten panel, albo czy masz jakieś sugestie dla nas, a może zrobimy wspólnie jakiś projekt z obszarem metropolitalnym Barcelony właśnie w obszarze bioodpadów. Oddaję ci głos. I agree totally with Sylvia. No tak, zgadzam się w pełni z panią Sylwią. Trzeba na pewno zrobić znacznie więcej na polu edukacji ekologicznej, tak aby uświadomić ludziom, jak jest to ważne, a w tym celu tworzymy różnego rodzaju plany edukacyjne i komunikacyjne. Co więcej, oczywiście tak, projekty pilotażowe są bardzo ważne, szczególnie na obszarach metropolitalnych, ale nie można poprzestać na tych projektach pilotażowych. Systemy typu door-to-door, czy też bardziej zindywidualizowany system zbiórki odpadów, to są bardzo ważne elementy, to są moje rekomendacje. Super, bardzo ci dziękuję i dosłownie mamy 4 osoby, zostało nam 5 minut do końca, po jednym zdaniu podsumowania. Proszę, może tym razem zacznijmy od pana Radosława. W zasadzie, jeśli chodzi o jedno zdanie, to segregujmy, bo to jest jedyne, to jest pierwszy krok do tego, bez względu na to, jaką infrastrukturą dysponujemy, żeby realizować hierarchię postępowania z odpadami i żeby zostawić czyste środowisko dla kolejnych pokoleń. To tyle, ja dziękuję. Panie mecenasie. Zapobiegajmy, segregujmy i nie ustawajmy w tych działaniach, bo jest to proces ciągły i tutaj nie można spocząć na laurach. To, o czym mówił pan Radosław, te dotychczasowe poziomy satysfakcjonujące przy nowym sposobie liczenia znacząco oddalają nas do punktu mety i to jest niekończący się wyścig, jeśli chodzi o osiąganie celów ekologicznych. Panie dyrektor. Ja będę postulowała, oczywiście dołączając się do postulatów moich przedmówców, za stabilizacją prawa w zakresie gospodarki odpadami. Uproszczenie, stabilizacja i ujednolicenie zasad w zakresie gospodarki odpadami po to, żeby właśnie te programy edukacyjne, które potencjalnie chcielibyśmy wprowadzić do szkół, mogły być w taki sposób prowadzone, że niezależnie od gminy, niezależnie od miejsca w Polsce będziemy wiedzieli, co mamy robić i przemieszczanie się pomiędzy województwami nie będzie nam sprawiało problemu w zakresie właściwego postępowania z naszymi odpadami. Tak więc myślę, że uproszczenie przepisów prawa i jeszcze dodatkowo szybka ścieżka w zakresie inwestycji w gospodarkę odpadami. To na pewno by nam uprościło. Panie doktorze. Także przede wszystkim zapobiegajmy, ale także rozwijajmy kompostowniki przydomowe tam, gdzie to jest oczywiście możliwe i tutaj warto też, żeby opłata za gospodarowanie odpadami dla tych, którzy kompostują swoje odpady zielone i odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, żeby ta opłata była niższa nie o 1 zł, bo jest to niepoważne, tylko o znacznie więcej. Powiemy, że te odpady stanowią blisko 40% masy odpadów, także ta zachęta finansowa powinna być większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Ja podsumuję ze swojej strony to, co udało mi się wynotować podczas tego panelu. To przede wszystkim elastyczność zbierania, edukacja kulinarna, ekologiczna, specustawy, jeżeli chodzi o zagospodarowanie i łączenie sił na Metropolia Łączy. Dziękuję Państwu bardzo i życzę miłego dnia. Do widzenia.